Panie Marszałku, Wysoka Izbo. No pewnie moje oświadczenie nie zdobędzie aż takiego mocnego wsparcia Pana Marszałka, ale kto wie, ponieważ trochę z branży jest to oświadczenie. Oświadczenie kieruję do Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów. Wyjaśniam, dlaczego to oświadczenie kieruję do Pana Premiera. Żadna instytucja publiczna, od samorządu po wojewodę, po moich interwencjach nie podjęła skutecznych działań w niżej opisanej sprawie. Oświadczenie w sprawie nielegalnego działającego składowiska śmieci we wsi Morliny, województwo warmińsko-mazurskie, gmina Ostróda. Szanowny Panie Premierze, w dniu 12 grudnia 2011 roku podczas dyżuru poselskiego do mojego biura mieszczącego się przy ulicy Jana Pawła 2/3 w Ostródzie zgłosili się mieszkańcy wsi Morliny, gmina Ostróda. W celu przedstawienia problemu dotyczącego ówcześnie legalnie działającego składowiska śmieci w Morlinach, które aktualnie mieści tysiące, podkreślam, tysiące ton odpadów komunalnych i zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Interwencja, którą wówczas podjąłem w stosunku do właściciela sortowni, zakończyła się niestety działaniami pozornymi. Po częściowym uporządkowaniu terenu przez właściciela sytuacja nie uległa poprawie. W dniu 16 maja 2012 roku wydano decyzję cofającą uprawnienia właścicielowi wyżej wymienionej sortowni do zbierania, odzysku i wytwarzania odpadów na terenie wsi Morliny. W czerwcu bieżącego roku, dowiedziawszy się, iż sprawa nadal nie została załatwiona, wznowiłem jej tok, w wyniku czego między innymi otrzymałem odpowiedź od warmińsko-mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 czerwca 2012 roku, według której, cytuję, zalegająca duża ilość odpadów komunalnych może stanowić potencjalne zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców. Nagromadzone odpady sprzyjają rozmnażaniu gryzoni i insektów, które mogą przenosić biologiczne czynniki chorobotwórcze wywołujące choroby zakaźne. Koniec cytatu. Wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń, w tym zabiegi deratyzacji i dezynsekcji, będą skuteczne tylko po uprzednim usunięciu zalegających odpadów. W dniu 9 lipca 2012 roku odbyła się wizja lokalna, która wykazała, że prusaki i karaczany rozprzestrzeniły się wszędzie. Są obecne w mieszkaniach, klatkach schodowych, piwnicach, garażach, budynkach gospodarczych, ogródkach, drogach dojazdowych, na drodze krajowej numer 15, a także na terenie zakładu. Stosowanie przez mieszkańców wsi Morliny środków owadobójczych jest nieskuteczne ze względu na zbyt dużą ilość szkodników. Ponadto odnotowano aktywność gryzoni. Potencjalnym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gleby, co może doprowadzić do skażenia wód gruntowych. Niedaleko położonego jeziora, jak również może zagrozić podziemnym źródłem. Mieszkańcy wobec tej sytuacji czują się bezradni, uciążliwość robactwa i gryzoni jest ogromna. Szanowny Panie Premierze, obecnie w tej sprawie prokuratura rejonowa w Elblągu prowadzi śledztwo, które zostało przedłużone do połowy listopada bieżącego roku. Lecz ze względów na realne zagrożenie epidemiologiczne potrzebne jest szybkie i skuteczne działanie. Pomimo interwencji jako poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej nie ma możliwości sprawczych, a bezsilność władz samorządowych i wojewódzkich polega na tym, że w celu wywozu odpadów potrzeba od 2 do 4 milionów złotych, lecz instytucje nie posiadają takich środków. Szanowny Panie Premierze, bardzo proszę o uwzględnienie powagi sytuacji oraz zwracam się do Pana Premiera z zapytaniem i tym oświadczeniem, czy w przedstawionej sprawie jest możliwość pomocy finansowej rządu Rzeczpospolitej Polskiej w celu wywozu zalegających odpadów komunalnych. Liczę na to, że podległe służby panu podejmą po tym moim oświadczeniu, jak również zapytaniu, które skierowałem, odpowiednie działania. Dziękuję bardzo.